Mam sporo jeszcze tych kampanii w Forza Horizon 5 nieukończonych. Jestem ciekawy w sumie, co jest tutaj. Tak jakoś nigdy nie miałem ochoty tego zrobić, nie wiem jak wy. Zaraz zróbmy. O, mamy sesję kooperacji. No tu są trzy rzeczy do zrobienia. Test driver Baja Horizon. I tutaj chyba mamy coś zrobić na czas, bo widziałem, że tam mamy medale za zrobienie konkretnego czasu. Data from inside a sandstorm. First, we have to find one. Let's tour the region. Okej. Okay. Dostajemy sobie bronko, specjalnie przygotowanego na jazdę po piachach. I zobaczmy, co nas tutaj czeka. Some desert landmarks will be helpful if we can keep with more visibility. I can take survey data on the way. Dobrze, no i po prostu mamy dojechać do celu w tym czasie. Mam wrażenie, że ziomek, który jedzie ze mną... A czekaj, czy mam jechać konkretnie tą drogą, czy... Bo mamy tak jakby jeden checkpoint, nie? When you step on it, you step on it, my friend. Ale mamy jeden checkpoint, czy możemy sobie po prostu tak prosto do celu jechać? Czy musimy konkretnie tą drogą? Chyba podejrzewam, że jakbyśmy zboczyli z drogi, to by nas cofnęło. A tak jak jedziemy, to chyba robimy dobrze. No, to jest trochę dziwne. No właśnie, zobaczmy, Aladdin pojechał sobie tam. Też tak spróbuję pojechać. Wydaje mi się, że kurde, tak. Można jechać na przykład. Czekaj, spróbuję tak o. Tutaj strzałka będzie nas oczywiście zawracać. Cyk. Okej. Okay. Myślicie, że tam dookoła ta droga jest szybsza? Wątpię. Na pewno tutaj jest lepiej. Tutaj sobie zjedziemy kawałek o na tą ubitą. No i 5 km do celu mamy. Dobrze, no i tu jest cel. To wszystko i to tak po prostu do celu sobie dojeżdżamy. Dobrze, że mam więcej tych misji, których jeszcze nie ukończyłem. To sobie je też ukończymy. No ale jestem tutaj zawiedziony, bo no, spodziewałem się raczej, że będziemy po prostu jechać. Nie wiem, jakimś ciekawym autem, jakimś ciężarówkiem czy czymś takim. I że będzie się coś działo po drodze, nie? No to po prostu jazda z punktu do punktu. Ścieżka dialogowa i elo, nie? Cieszcie się nowym contentem. Time to get the raw data back to the university. Muy bueno. Now you have your bearing. No i zdobyłem 3 gwiazdki, więc chyba wszystko zrobiłem tak jak trzeba. I dostałem jakieś tam osiągnięcie. Dobrze, teraz mamy jazdę do następnego celu. A możemy się przenieść? Pewnie tak, bo jesteśmy teraz na wjeździe dowolnej. I tutaj mamy test driver. Focus new skills. Czyli mamy pokazać swoje umiejętności. Czy to będzie coś innego niż jazda z punktu do punktu? Okej, okay, tutaj musimy zrobić jakieś hopki, pewnie jakieś skoki i nabić skille. Lo siento. To jest, mi się wydaje, że to jest jakaś taka... jakieś takie story początkowe. I jak się tylko zalogujemy do gry i przejdziemy ten prolog, że tak mi się wydaje, no bo to jest tak banalne tutaj. No dobrze, musimy nabić 10 tysięcy skilli na jedną gwiazdkę, ale trzeba zdobyć 3, więc należy się postarać. No i akurat jesteśmy w doskonałym miejscu, aby to zrobić, bo jest tu sporo hopek, sporo nierówności, sporo kaktusów, które możemy miażdżyć. Ja akurat te cyferki o skillach mam wyłączone, bo nie lubię, jak mi to wyskakuje podczas jazdy, podczas ścigania się w wyścigach, więc... Nie będzie tego widać, ile tu tego nabiłem, ale podejrzewam, że damy sobie tak mniej więcej radę. Mamy na to no, sporo czasu, 3 minuty, już nabiłem sobie 6011. 60 jest na 2 gwiazdki. Wolny ten samochód i dopiero co grałem w The Crew Motor Fest, mam ochotę cały czas nitro naciskać. Tyk. O 19 200 na 3 gwiazdki jest 120 tysięcy. No nie wiem, czy to jest taka dobra opcja. Znaczy, nie wiem ile nabiłem, ale chyba nie za dużo. I koniec. Mam nadzieję, że się udało, chociaż słabo to wyglądała ta końcówka.
and the video to my friends at Horizon. Bien hecho! Be ready for the call. According to the weather service, it's going to be a big one. Count me in. Oh, I will. Call you soon. No i uwaga! Nie udało się, to ile miałem? No, ej, what? Serio? Ja, ale lipa, tak niewiele brakowało, no. Nie no, muszę to powtórzyć, nie może tak być. Ale teraz chyba nie mogę tego zrobić, będę mógł to powtórzyć dopiero później. Jak już zrobię wszystko, nie, to będę mógł te konkretne rzeczy powtarzać. Ale tak niewiele brakowało, to jest taki ból, kurczę. Jeszcze mogło być same dziewiątki po tym przecinku, to już w ogóle by była lipa. Ech. No dobra, tutaj mamy... co mam tutaj zrobić? What's it do? Surprise. Okej, czyli jakaś niespodzianka. Jakiś samochód do zdobycia? Nie wiem. Nie robiłem tych wszystkich właśnie story. Gdzieś tam mam poniedokańczane, gdzieś tam mam niewbite trzy gwiazdki. I chciałbym to sobie właśnie z wami podokańczać, żeby zrobić powiedzmy tą Forzę na prawie że 100%. Przynajmniej te takie oczywiste aktywności, które można zrobić. Dostajemy bronko. Vámonos! No, bronko powinien dać radę. 2-7 sil... Aha, i będziemy jechać przez burzę, okej. Okay. Race to the destination. No i jak wiemy, to już nie musimy podążać według GPS-u, ale nie widzimy też, gdzie jest nasz cel. Ja sobie pojadę asfaltem, chociaż mamy dobre auto, żeby jechać off-roadem, to no niestety wolniej się jedzie. Okej, widzę nasz cel. I tak pojadę sobie asfaltem mimo wszystko, bo tutaj są te drogi nieprzewidywalne, zwłaszcza w burze. Aha, czyli ja powinienem teraz pojechać sobie tu off-roadem. Okej. Tak według tej historii, ale dobra, tutaj możemy sobie skrócić. Okej, mamy drogę. Tu też możemy sobie skrócić, bo tu są takie wąwozy jakby. I możemy wtedy... bo tu jest taka jakby droga, na której nie ma rzeczy, które... Nie, nie ma tu żadnej drogi, okej. No dobra. Left, okej. I tu możemy sobie pojechać asfaltem i tu dopiero skręcimy. Cyk i zmieszczę się w czasie. Tak, udało się. Jeszcze 5 sekund zapasu, także bardzo dużo. Dobrze, zrobiliśmy sobie tą historię. Ja już sobie te trzy gwiazdki tutaj wbiję później. Teraz chodźmy sobie tutaj. V10. Tu chyba nic nie mam zaczęte, więc możemy sobie tam spokojnie pojechać. I z takich historii zobaczę, co jeszcze mam do zrobienia. Okej. Więc tutaj mam trzy gwiazdki, tutaj takie coś mam jeszcze nie zrobione. Tutaj mam coś do dokończenia. Proszę bardzo, El Camino. Tu mam coś do zrobienia. High and low zrobiłem. I tu jeszcze coś jest. Test Driver, Horizon, Apex. Tu jeszcze coś jest do zrobienia. Tu jeszcze, no, bardzo dużo jest tych historii, a myślałem, że dzisiaj to wszystko ogramy, a nie wiem, czy się wyrobimy. Okej, no to wróćmy sobie do tego, co mamy tutaj na blisko. O, widzę, że Porsche'a jest wzięta, to ja też wezmę sobie Porsche. Ostatnio sobie zdobyłem te nowe Porsche'awki. Właściwie to chyba szybciej będzie to wyszukać według ostatnio dodanych. Ale dostaliśmy jedną Porsche'awę szutrową, taką rajdową. Nie wiem dlaczego. Ta jest absolutnie kozacka. Wspaniale wygląda. Dobrze. I jedziemy sobie na kolejne story. Ja nie mogę się na tą Forzę napatrzeć. Miałem tak długą przerwę od grania w ogóle i zacząłem sobie jakiś tam po tej dłuższej przerwie zacząłem sobie grać jakieś tam gierki, ale jak biłem do Forzy, to miałem takie wow! Naprawdę jest kolosalna różnica i bardzo chcę się grać, nawet robić te wszystkie stories. Jesteśmy na miejscu, zobaczmy, o co tu chodzi. Czy... Tak, możemy robić to w koopie na szczęście i tu mamy dużo do zrobienia, okej. Okay. Dobrze, no to Mustangiem chętnie się przejadę. Fajna pora dnia, wieczorem.
O. O, ziomek też ze mną jest, ale fajnie. No właśnie, to jest spoko, bo samemu by się mi nawet chyba aż tak bardzo nie chciało robić tych wszystkich rzeczy. Ale ciemno. O! Franki wypadła poza drogę. No standardowe amerykańskie auto. Nie potrafi jeździć na zakrętach. Wow, ale widok fajny. Spoko to wygląda. Tutaj po hamulcach. Skraca sobie drogę? Show Franki How to Drive. Okej, bo my mamy tak naprawdę na 3 gwiazdki ukończyć za minutę. Więc no ja się tutaj nie powinienem tak aż bardzo podniecać tymi widokami, tylko po prostu to ukończyć. A tutaj chyba każda osoba oddzielnie musi to zaliczyć, że tak powiem. Bo tutaj nie ma czegoś takiego, że o, ktoś z twojej drużyny wygrał, to dostajesz 3 gwiazdki. No ale chyba się zmieścimy w tym czasie, nie było to jakoś specjalnie trudne. Tak, jesteśmy na miejscu. So, what do you think? We've already started shooting, so it's hopeless. I'll never impress Victor Garcia Hernandez as a driver or a legitimate dramatic actor. Dobrze. Tutaj chodzi o to, że jesteśmy aktorami, kaskaderami prawdopodobnie i musimy pokazać swoje umiejętności, żeby wejść jakby w ten zawód. Okej, 3 gwiazdki weszły bez problemu, ale to jest dopiero pierwsza misja. Zobaczymy, co będzie czekać nas dalej. I've got a stunt coming up. Get the costume on and pretend to be me. In 100 meters, turn right. 7 kilometrów? Na pewno nie będę tam jechał. Aha, bo to jest tu na górze. O, to moglibyśmy przetestować nową Porsche'awkę, tą offroadową. Okej, i tutaj mamy. Nie tuningowałem jeszcze tego auta, ale kawałek się nim przejechałem i jeździło się spoko. Każda Porsche'awa w Fordzie prowadzi się świetnie. Dobra, chodź ziomek, bo musimy gdzieś tam w góry jechać. Tylko mam takie wrażenie, że te samochody brzmią, te nowe Porsche'awki są jakieś takie ciche. Macie też takie wrażenie? Nie, tak by mogłyby troszeczkę bardziej brzmieć. A może to tak jest? Nie wiem. Zjeżdżamy. Jeszcze jest taka specjalna Porsche'awa właśnie też szutrowa, tylko że starsza. To jest wersja Forza Edition. Ona ma napęd na 4 koła, ta chyba zresztą też. I tamta naprawdę wymiata. Jak nie wiesz co wziąć, a masz tą Porsche'awę do wyboru, no to na pewno nią sobie poradzisz. Możemy spróbować pojechać nawet tutaj na przełaj. Nie musimy się kierować tylko tą drogą, co nam wyznaczył GPS i zobaczymy, czy da radę nią tu podjechać, bo jestem jej ciekawy. Powinna sobie poradzić, powinna mieć takie opony bardziej przystosowane do jazdy po szutrach. Jest to samochód dodany w tej nowej aktualizacji. Dawaj. Strasznie mi się w Porsche'awach podobają te światła z tyłu. Przez cały tył taki pasek. Bardzo podoba mi się ta moda w samochodach współczesnych. Dobrze, że to wróciło ze starych lat. No i podjechała. No takie Camaro z napędem na tył na pewno by sobie tu nie poradziła. Okej, filming in progress. Zobaczcie, to jest... Zdaje się, że sesja otwarta, tak? Tak, bo ja mam tu wyłączone ikonki. To jest sesja otwarta, a i tak mamy tutaj te rzeczy, które stoją. Czy one są tu zawsze? Nie wiem właśnie. Okej, więc mamy scenę 15. Don't sweat the dialogue, mate. We'll get that later. You just focus on your drive. Okay, Mike. We'll do. Mate. Nasza postać coś tam rusza ustami, ale nie za wiele. Nie wiem właśnie, czy to jest zgrane z tym, co oni mówią, czy nie? Okej. Stay on the road. Okej, dobrze. Czyli musimy trzymać się drogi, na której porozstawiane są kamery. No i teraz to ma taki większy sens niż w poprzednim story. Dlatego, że tutaj typowo musimy jechać po drodze. I nawet nie możemy na trochę sobie zjechać. Znaczy możemy, bo tam mamy minutę, żeby powrócić na trasę, nie? Ale
możemy spaść też z tej góry, no i wtedy będzie lipa. Najważniejsze, żeby przejechać przez te checkpointy, tak? Syk, okej, czyli na tych checkpointach mamy różne przeszkody, które trzeba rozwalać i wtedy oni to nagrywają. W rzeczywistości takie sceny samochodowe są nagrywane przeważnie z niedużą prędkością, chyba że tam jakieś skoki, gdzie samochód się rozwala, to czasami też jest jakoś tam szybciej, ale jeśli są jakieś tam kamery nakierowane na samochód i chce się ten samochód dobrze uchwycić, to wtedy jedzie się dosyć małą prędkością. A takie sceny na przykład, kiedy są postaci w środku samochodu i ze sobą rozmawiają, często nie są nagrywane w taki sposób, że faktycznie aktor prowadzi ten samochód. Możecie to często zauważyć, że auto, które jest nagrywane od środka, jest tak jakby troszeczkę wyżej niż powinno być, jeśli popatrzycie na zewnątrz tych okien. Dlatego, że te samochody albo same kabiny jeżdżą na specjalnych lawetach, a na zewnątrz tych kabin są ustawione kamery. Także auto nie jedzie na własnych kołach, tylko jedzie na lawetach. I czasami w starszych filmach albo w takich serialach czy filmach niskobudżetowych używa się też ekranów, które są za samochodem i na tych ekranach wyświetla się jakiś materiał filmowy z przejazdu w danym miejscu, tak żeby aktorzy byli niczym nie zakłóceni i mogli skupić się na grze, a nie prowadzeniu auta. A takie sceny, gdzie jest jakiś szybki pościg czy coś takiego, to przeważnie realizują sobie kaskaderzy, a nie aktorzy. To już chyba każdy wie, nie? Ale możecie zwrócić uwagę, że przeważnie jak są takie sceny, zwłaszcza w filmach wysokobudżetowych, gdzie jest postać w środku, gdzie widać trochę tego świata na zewnątrz, ten samochód zawsze tak jakby trochę wyżej stoi niż powinien, zwłaszcza jak jedzie ktoś jakimś kabrioletem albo może jakimś takim niższym samochodem, niekoniecznie SUV-em, to wtedy widać na zewnątrz, że no trochę ten świat jest jakby tak niżej niż powinien. Ja się zagadałem, a mam jeszcze 8 sekund, żeby dojechać do celu, więc... O nie. Aj! Dwie gwiazdki. Za dużo tego gadania było teraz. A nie, są 3 gwiazdki, okej. To widocznie dlatego, że ta osoba, która jechała przede mną, dotarła szybciej, nie? Może dzięki temu to się zaliczyło. Okej. Mike and his crew are ready for the next stunt. I snuck away to my trailer to call you. Scena 23. Let's go. Fajnie, na razie idzie wszystko po mojej myśli. Jest na 3 gwiazdki. Nie spojrzałem, co my musimy tutaj zrobić, bo jak się zobaczy tam, to widać czas albo coś takiego, ale prawdopodobnie wszystko jest na czas, nie? O, Unimogiem będziemy śmigać. Fajnie. No dobra, zobaczymy jak pójdzie. Tym razem jest burza. Team 23. Mad Alex. Action. Dobrze, musimy z powyżej 97 km na godzinę się utrzymywać i dojechać do celu, więc ja proponuję nie jechać według GPS-u, tylko jak najwięcej tego asfaltu się trzymać, bo tam osiągniemy najwyższe prędkości i najszybciej dojedziemy do celu. Okej, nasz cel to 5 minut. O, trochę jak w trochę jak w SnowRunnerze, o, teraz. Tyk. No, ciekawe, oni chyba nie chcieli, żebym jechał po asfalcie, tylko bardziej właśnie po offroadach. Ale jesteśmy już u celu i chyba nie o to tu chodziło. Też powinni coś takiego zrobić, żebyśmy trzymali się konkretnego miejsca, no bo przecież tam były porozstawiane kamery. Dziwne to było, nie? Ale okej. Okay. Znaczy my pewnie mieliśmy dostarczyć furę, tak mi się wydaje. Okej, no i teraz mamy Astona Martina w końcu. Dobrze, teraz mamy już trochę trudniej, bo musimy dojechać do celu w mniej jak minuta 50. Kurczę, hopka. Ja sobie zamiast jechać według GPS-u, to właśnie pojadę prosto, bo jestem przekonany, że to tam właśnie mamy dojechać.
no, no raczej na pewno, gdzieś w tych okolicach. Tak, nawet na tym skrzyżowaniu. Gdybyśmy jechali tam dookoła, no ciężko by było zdążyć. Zwłaszcza, że tam są drogi szutrowe. Cyk. Zrobione. Pewnie gdzieś tam dookoła były porozstawiane różne takie scenki, niescenki filmowe i tak dalej, takie rzeczy, kamery. Ale zrobiliśmy to po swojemu, no bo tak było łatwiej zdobyć te trzy gwiazdki. Elegancko. So, I have some ideas for some improvisation. We could do a scene along a beach or around an airplane graveyard. I'm not sure which, so you choose. I teraz, teraz stoimy przed wyborem. Możemy albo wybrać sobie jedną scenę, albo drugą. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Exit Beach, Post Collapse Future. Ooh, to ciekawe. I tutaj mamy Jungle, Airfield, Post Collapse Future. Ja wolę Jungle, Airfield, dlatego że to mi się bardzo kojarzy z postapokaliptycznymi tematami. I zresztą takie tematy są, no lubię takie rzeczy. Lubię filmy postapokaliptyczne, jakieś katastroficzne, strasznie. Nie dlatego, żebym chciał, żeby coś tam się złego stało, tylko po prostu lubię ten taki dreszczyk emocji, o na przykład filmy o zombie, gdzie bohaterowie muszą jakoś sobie poradzić w tej beznadziei, jakoś zbudować jakąś fortyfikację, robić coś z niczego, tego typu sprawy, to jest ekstra. No dobra, jesteśmy na miejscu i lecimy. O, tam było, aha, bo chyba tą scenę poprzednią też będę musiał zrobić tak w ogóle. No ale wybrałem tą na początek, bo wydaje mi się z opisu, że jest ciekawsza. Still not talking, eh, Frankie? What a surprise. Let's get on with it. Okej, no i trzymajcie kciuki. Improv scene, search scene. Skill points musimy zdobyć, więc Post Apocalyptic Future, więc mamy tutaj jakieś samoloty rozbite. Oczywiście driftujemy, rozwalamy wszystko co się tutaj da, bo musimy nabić skille. A tu raczej będzie prosto to zdobyć, a zwłaszcza dlatego, że mamy szybki samochód, więc raczej powinniśmy sobie bez trudu poradzić, żeby nabić te 100 tysięcy punktów. O, już zdobyłem 151 tysięcy. No, takim samochodem to raczej było dosyć łatwe zadanie. Mógłbym się zatrzymać w miejscu i nic już nie robić. Zresztą chyba tak zrobię. O, za ten czas skoczę sobie po herbatę. Okej, widzę, że się ukończyło samo. I zdobyliśmy te trzy gwiazdki. A zdobyliśmy. No i bardzo ładnie. To było dosyć proste, trzeba przyznać. Right. We've got another stunt. Dobrze, i teraz będziemy musieli na pewno dokończyć tą scenę, która była tutaj. No ale będziemy musieli ukończyć najpierw wszystko, żeby do tego móc wrócić. Teraz chodźmy na szczyt wulkanu. No i zobaczmy, o co tutaj chodzi tym razem. Właśnie, tak się zastanawiam. Mogę sobie, o, w tym momencie sobie mogę wrócić do tej sceny 35A, więc tak zróbmy. Victor has handed this one off to me. He's working on something new for the ending. And that has me worried. Anyways, go for it, Frankie, and let's get this one. No, Aston Martin? Raczej nie jest taki postapokaliptyczny samochód, jak myślicie? Okej, zrobiliśmy. Wait till he sees what his superstar. Sorry, movie star can do. No i pięknie. Dosyć trudno tutaj było, musiałem trzy razy powtarzać, bo się rozwalałem o te ciężarówki. Mimo, że tutaj było mniej twardych obiektów niż na lotnisku, to jakoś tak i gorzej tutaj poszło. Ale i tak ogólnie nie było to jakoś specjalnie trudne, żeby nabić te 100 punktów. O, ale piękna jest ta pogoda, zobaczcie te odbicia w Warszawie. Wschód słońca. O, to jest to. Super.
No dobra. To teraz musimy sobie iść na szczyt wulkanu i kontynuować nasze nagrywanie filmów. Scena 43 i zostało nam jeszcze... Ej, tu jest sporo jeszcze do zrobienia. Okej. Okay. Well, well, well. If it isn't the two masterminds caught in the act. Can't believe I didn't recognize your driving sooner, kid. Mike, glad you're here. How do you like this dummy the art department made? It's very realistic. Fajnie, że dostaniemy znowu Astona Martina. But if you're gonna keep Victor in the dark, he'll need my help. It's good to have you on board with this, Mike. You can talk. I never expected that. Look, get in. We've got a big jump to do. Dobra, mamy do zrobienia wielki skok. Chyba się domyślamy, który to będzie. Więc musimy skoczyć najdalej, jak to będzie. Na wulkanie mamy dwie hopki. Jedna jest za nami, ale chyba chodzi właśnie o tą drugą, którą często używa się na eliminatorze, jeśli musimy z wulkanu szybko zjechać albo pod wulkan podjechać. Naszym zadaniem teraz jest skoczyć jak najdalej. To myślę, że Astonem Martinem takie trudne nie będzie, ale trzeba i tak dobrze do tego zadania podejść. No to i tak będę musiał jechać tak jakby po tej trasie, która była wyznaczona. Bez sensu. Okej, i teraz lecimy w stronę słońca. Nie, no to się samo chyba nabije, tak mi się wydaje. 100. 200. 380. Okej. There we go. Well done. Frankie. Brilliant. Well done. But we keep this between us, yeah. No need for Victor to know. Tak, zrobiliśmy. Nie wiem nawet ile trzeba było tutaj skoczyć na te trzy gwiazdki, ale zaliczyliśmy. Nie spojrzałem po prostu. Scena 73. Współpracuj z Mike'iem, Steel i Frankiem, by przy scenach kaskaderskich, tak by reżyser się nie zorientował. Włączyłem język polski specjalnie dla tych wszystkich misji, no bo tutaj jest... Frankie? No, no, don't talk. We have to protect that nice, bankable accent of yours. Get in the car. I'll explain the stunt as we go. Dobrze. Żebyśmy po prostu wiedzieli, o co chodzi, nie? Dr. Strange Guard. Action! Okej, wyścig do celu. Tutaj też po drodze mamy kamery. Czy musimy jechać według tego schematu? Chyba nie. To nie jest raczej najszybsza droga, a mamy tutaj jazdę na czas. Jakbyśmy jechali tymi wszystkimi zawijasami, to byśmy na pewno nie zdążyli dojechać. Ale po drodze są różne ciekawe atrakcje, które na pewno warto by było zobaczyć. W tym porozstawiane kamery i tak dalej, i tak dalej. Filmowe sprawy. No dobrze, i teraz sobie jedziemy tu pod górę. I musimy skrącić jeszcze kawałek dalej. O, tutaj. I dojechaliśmy, no, w znacznie krótszym czasie niż trzeba było. Too close by half. Let's get this done. Okej, okay, zrobione. Ciekawe, w sumie mogłem trochę tak pojechać tą drogą, żeby zobaczyć, jakie tam atrakcje po drodze by nas czekały. Może tak zrobimy przy następnej okazji, żeby nie jechać na pałę do... żeby zrobić to zadanie na trzy gwiazdki. Ale z drugiej strony, no... jedno zadanie jest łatwiejsze, a drugie jest trudniejsze, no i... Raz tam musiałem powtarzać kilka razy zadanie, no mówię, o nie, następnym razem już na pewno zrobię to od razu, żeby po prostu zaliczyć na trzy gwiazdki. A tu się okazuje, że następne zadanie robię już tak właśnie w pełni możliwości i okazuje się, że ono jest zbyt łatwe i mogłem się jeszcze po prostu trochę albo rozgadać, albo rozejrzeć. No i teraz wyjeżdżamy sobie z miasta i postanowiłem sobie nawet tak podjechać trochę tą Porszawą, bo to jazda Porsche to sama przyjemność. The director was asking why I'm not doing my lines in the stunt. O, dostaliśmy Jesko. Frankie, I'll cover for you. Hey, kid, you ready for the next set? Sure. What's the stunt? Dobrze, Bugatti. O, super. Same
Dobra, musimy minuta 45 dojechać do celu. Tutaj już mamy checkpointy niby. Tu już jest prędkość. Kojarzy mi się teraz od razu film Need for Speed. Muszę go jeszcze raz sobie obejrzeć, bo był świetny. Strasznie mi się podobał efekt prędkości, jak oni. To był chyba najlepszy film, który oglądałem kiedykolwiek, który tak fajnie pokazał efekt prędkości samochodu. Szybcy i wściekli, oni po prostu trzęsą tą kamerą, nie? A tutaj akcja była na zasadzie emocje bohaterów i wszystko inne. Tak jakoś to fajnie nagrali, że naprawdę chętnie bym obejrzał jeszcze raz i drugi. Dobrze, tutaj trochę mamy shooterków. Trzeba uważać z gazem, żeby się za bardzo nie poślizgnąć. To są bardzo mocne samochody. Zresztą Koenigseggi, jeśli ktoś nie włączy sobie kontroli trakcji, no to naprawdę będzie musiał się tym gazem mocno napracować, żeby jako tako jechać. Tutaj mamy ludzi, którzy nas obserwują. I gaz do końca. Powinniśmy się wyrobić. Okiem? Bo okiem. O, nie było spowolnienia niestety, szkoda. And there we go. That's done. Only one more stunt to do. I'll call you when we're set up. Dobrze, weszło. Dotarliśmy sobie do celu. Wiecie, co by było fajne? Bo tak teraz po prostu sobie wsiadamy do samochodu. Jedziemy z jednego miejsca do drugiego tak naprawdę. Musimy tam uzyskać jakiś czas. Ale dobre by było, jakby jeszcze do tego dodali, żeby były jakieś tam spowolnienia, żeby było pokazane, wiesz, w oku kamery, jak to tam wygląda i tak dalej, nie? No bo tak teraz to po prostu sobie, o, przejeżdżamy i nie czuć w ogóle tego klimatu. Chyba im się nie chciało robić czegoś więcej. Dobrze, więc mamy tutaj jeszcze do zrobienia kilka rzeczy. Coś będzie znowu ze skokiem? Right, this is the last shot we need to get. Should be easy. Okej. Okay. Dostaliśmy Honda Civic. Dobra, ścigaj się do ostatniego celu. I teraz, teraz mamy checkpoint za checkpointem. Jak to będzie teraz wyglądać? Więc już nie ma skrótów jako takich. Mógłbym tutaj pod górkę, nie? Śmignąć, żeby nie jechać dookoła. Ale pojedźmy sobie na razie tak, jak nas wyznaczyło tutaj zadanie. W Forza Horizon 4 były właśnie takie storieski jak tutaj. Takie wyzwania, które musieliśmy robić. I tam było takie wyzwanie Top Gear. I za każde zadanie dostawaliśmy tam jakiś naprawdę bardzo fajny samochód. I one były trudne do ukończenia. I żeby je ukończyć, trzeba było bardzo, bardzo skracać, praktycznie jechać w odwrotną drogę niż każe nam zadanie. No i zrobiłem właśnie taki nawet specjalny poradnik odnośnie tych wyzwań. O, pan mi się wyczerpał. Dobrze, że mam jeszcze jeden zastępstwo. To nie wiem, czy wrócę teraz na drogę. This is where we bring the pieces together. Past, present, future, messages and themes come across the franchise coming together. Not resolved. Never resolved. Oh, prawie wypadłem. Okej, jest jakiś sprzęt filmowy. I mamy jeszcze jeden cel. Szacuję, że będą jeszcze ze trzy. Nic nie widzę teraz. Jest ciemno. Chyba mam za bardzo ten monitor przyciemniony. Sobie rozjaśnić. Czekaj, bo tu skok, tak? Czy tu jakaś rampa była? Czekaj, bo musimy to dobrze najechać. Dobrze, i chyba możemy tutaj też jechać na przełaj, tak myślę. No raczej tak. Oj, zostało. No dobra. Trochę zostało tego czasu. Powinniśmy sobie dojechać. Samochód nie jest jakoś specjalnie wolny, więc myślę, że to będzie ostatni checkpoint. I zrobione. No dobra. Koniec zdjęcia, okej. Okay. Czyli to był ostatni. Stunt units are wrapped on Vanguard Force 10. It's up to Victor in the editing booth now.
He's not the type of director to change his mind or ask for reshoots or anything like that. Right? Dobra. Zrobiliśmy. 3 gwiazdki ogarnięte. O, teraz możemy się przeteleportować tutaj, bo do celu mamy aż 14 km, ale słuchajcie, tu jest bardzo fajny skrót. Możemy się zawrócić i zrobić skok z wulkanu, pojechać do samego festiwalu Horizon właściwie w kilkadziesiąt sekund. Więc powinniśmy te 14 km, które nam wyznaczył GPS, pokonać w super krótkim czasie. Tak zrób, nie będziemy się co chwilę przecież teleportować. Chodzi też trochę tutaj też o tą jazdę. I na asfalcie w dół. I tutaj mamy tą fajną hopkę. No pewnie doskonale, wszyscy znamy, nie? Cyk. No i tutaj praktycznie do samego festiwalu Horizon. A skoro mamy taką furkę, można powiedzieć terenową, chociaż bardziej rajdową, to powinna sobie z tym wszystkim, co nas tutaj niedobrego czeka po drodze, poradzić bez problemu. Już praktycznie jesteśmy u celu. There's a new scene. Apparently we need to take advantage of the presence of a major cultural event to root the story in the zeitgeist. Zeit what now? Get in the car, kid. I'll explain. Okay. Let's go. I mamy znowu Koenigsegga, więc bardzo fajnie. Something at the festival. O, będziemy musieli tam skoczyć na tej hopce przy samolocie, tak? A nie, jest coś innego postawione, okej. Okay. To jest trochę mokro, więc trzeba uważać z tym gazem. I jedziemy. Okej. Okay. Nawet nie patrzyłem, ile... Miałem, myślałem, że to będzie jakaś hopka. Uwaga. O, są 3 gwiazdki, okej. Okay. Prawie 400 miałem, okej, okay, dobrze. No i jesteśmy na miejscu. Kolejne zdjęcia do filmu. I zostały nam jeszcze 2 wyzwania. Tutaj sobie spojrzę, co mamy zrobić. Więc mamy zrobić coś 700 metrów. Teraz bardziej borykający się z paradoksem dwoistości. Musi wygrać, wgrać kody przed startem samolotu. Okej, okay, tutaj mamy zarys fabuły filmu, do którego nagrywamy sceny kaskaderskie. Just got off the phone with the director. And he wants one more stunt. And not just any stunt. He wants me to jump clear across the bay, being chased by a cargo plane. And there's dialogue all over it. So no driver swapping. I think it's time we fessed up to Victor. If we can't swap drivers, why don't we swap cars? With one waiting in the motorway tunnel. Right, I need props and another hero car. Do we even have another hero car? Yes, we do! The one that was too fast for anyone to drive. I'll get it ready over at the bridge. Czy będzie podmianka auta? Scene 117. One take. Action! Dobra, nie możemy uszkodzić auta. Tutaj już uszkodziłem. Będziemy mieli coś tam latającego. Widziałem coś tam lata, śmigłowiec jakiś czy coś. Kurde, ale to szybkie. Teraz zwolnijmy trochę. W tunelu jest zawsze niebezpiecznie, nie? Teraz gaz do końca. Dobra, pykło. I teraz? Powinna być tu podmianka w tunelu. Zrozumiałem. Tak jest. The plane's spinning up. Get to the airfield. Go, go, go! The car's a bit of a handful. This is the high power one Victor asked for, but we never used, so Aha! Dostaliśmy jeszcze mocniejszą wersję tego samochodu. Okej. Okay. Myślałem, że tamten jest, już jest taki wzmocniony. Tego nie musimy oszczędzać. Oh.
Phoenix Egg już tak mają, nimi ciężko jest wyrobić do zakrętu. No strasznie tutaj trzeba było hamować, coś docisku nie zrobili żadnego w tym aucie. Dobra, musimy na lotnisko i zrobić skok. Jest i samolot, ale fajnie. Dawaj, dawaj, Koenigsegg! O, super! Fajnie! Hej! Nie wiedziałem, że to będzie taka ciekawa misja. Czekaj, jest ten samolot? Jest! Ale super! Czekaj, da się zrobić zdjęcie? Ja sobie zrobię zdjęcie, bo nawet nie wiedziałem, że taka fajna misja będzie z samolotem. Okej, okay, możemy sobie. Tylko szkoda, że ten mój samochód tak wygląda. No od dołu, ta płyta aerodynamiczna jest tak. To zasłania wszystko, co ciekawe jest od spodu samochodu, moim zdaniem. No i lecimy. Ile uda nam się polecieć? Samolot poleciał w drugą stronę. Więcej powinno być takich akcji. To było fajne akurat. A 750 metrów. Cut! You did it! We did it! We actually bleeding did it! Amazing, both of you. I couldn't tell from watching the feeds. Amazing work. Great driving. And, I mean, reasonable acting too. No i co? 760 muszę skoczyć. 63 chyba, więcej nawet, nie? Ej, serio, myślałem, że daleko poleciałem. Teraz spróbuję tak pod skosem trochę. Takiego. No, na drogę nie powinien wylądować. No. Ale nie wyląduje też na tej górze, bo tutaj taka niewielka góra jest. I ona mi trochę odległość zmniejszyła. O, okej. Okay. Tym razem się udało. No i mamy trzy gwiazdki. Bardzo ładnie. I zostaje nam ostatnia scena po napisach. Okej. Okay. Minuta 10 sekund. No to ciekawe, czym będziemy jechać i na jaką odległość. O, to jest bardzo ciekawe auto. Dawno nim nie jechałem w Fordzie. Cieszyłem się, jak pojawiło się pierwszy raz w Fordzie Horizon 3. Dobrze, mamy mało czasu, żeby dojechać do celu, ale wydaje mi się, że te checkpointy są lipne. Możemy jechać na przełaj. A jednak nie. Dobra, to trzeba będzie powtórzyć, bo już tego nie ukończę w czasie na pewno. Powiem ci, no... Próbuję tu ściąć. A, czyli jednak to są punkty kontrolne, okej. Okay. One wyglądają tak trochę lipnie, jakby nie trzeba by się było nimi sugerować. Okej, okay, 10 sekund. Dobrze, jeszcze spory zapas czasu mi został, na szczęście. With any luck, he's definitely positively a wrap. So, Victor's asked me to join his remake of Rendezvous. Turns out he saw the thing we did in Edinburgh. It's a huge opportunity. And all thanks to you, kid. No way, Mike, you earned this. I hope we get to work together again. Actually, you know, I've got a project about two twins who fight crime. In cars. I'm in. Tell me more. Okej, okay, mamy trzy gwiazdki. Bardzo ładnie. Tutaj było takie wspomnienie o Edynburgu. I tam faktycznie mieliśmy też takie filmową historię do ukończenia. Więc jest tutaj parę nawiązań, ale nigdy jakoś nie skupiałem się na tej fabule i wydaje mi się, że trochę źle robiłem, bo byłem trochę na fali też takiego hype'u tej Forza Horizon 5 i niektóre rzeczy, niektórą tutaj zawartość traktowałem bardziej po łebkach, ale gdy sobie tak odpocząłem od tej gry na dobre kilka miesięcy i do niej powróciłem, to nagle wykonywanie tych wszystkich rzeczy było dla mnie takie, jest dla mnie takie bardziej przyjemne i chętniej się za to biorę. Zwykła taka jazda samochodem jest dla mnie ciekawa. W porównaniu do tego, co wcześniej, nie? No to naprawdę jest to spory skok dla mnie. Tutaj widzę, że też można by było pobawić się w te wyróżnienia, bo jeszcze dużo mam ich do odblokowania. Ale póki co będę sobie odblokowywał story, stories, stories,
Tutaj też dużo rzeczy jest do... O, jakieś super losowanie. W ogóle tych super losowań mam też bardzo dużo. I tych zwykłych losowań też. I jeszcze mam... ja nie potrafię po polsku. Po polsku jest jakaś ta czcionka inna, jakaś takie większe odstępy między literami. Nie potrafię się połapać, gdzie teraz są te wiadomości. To jest dziwne. No serio, nie wiem gdzie to jest. O, jest centrum wiadomości, dobra. I tak, mamy super losowanie. Tam jeszcze jakieś ubiory dostałem ostatnio. No i mam 201 super losowań jeszcze. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Cześć.